Lekcja z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nie bądźcie nikomu nic dłużni, jeno abyście się spojmowali, bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełni. Albowiem nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, nie będziesz pożądał, jeśli już jakie inne przykazanie, w tym słowie się zawiera. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniego swego nie czyni. Pełnią wtedy zakonu jest miłość. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu wstąpił Jezus w łódkę i weszli za nim uczniowie Jego. A oto burza wielka powstała na morzu, tak iż się łódka falami okrywała, a on spał. I przystąpili do Niego uczniowie Jego i obudzili Go, mówiąc: Panie, zachowaj nas, giniemy. I rzekł im Jezus: czemu bojaźliwi jesteście, mają wiary? Wtedy wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu i stało się uciszenie wielkie. A ludzie zdumieli się, mówiąc: któż jest ten, że wiatry i morze są mu posłuszne? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani drodzy katolicy, mamy święto formularz mszalny. Dzisiejszy jest czwartej niedzieli po objawieniu Pańskim. To są te formularze, które nie zdążyły być odprawione w styczniu, w lutym, więc teraz są, by tak rzec, nadganiane. Ta Ewangelia dzisiejsza pasuje do oktawy Wszystkich Świętych, którą również obchodzimy, bo opowiada o tym, jak to Pan Jezus zasnął w łódce i wtedy podniósł się wiatr, stała się wielka burza i fale jeziora zalewały łódkę. I Pan Jezus wypróbowywał swoich apostołów, by sprawdzić ich ufność, czy wierzą, że z Panem Jezusem zginą, czy nie. Apostołowie byli widocznie jeszcze nie najmocniejsze wiary, bo jeszcze, co oczywiście jest po ludzku zrozumiałe, bo jeszcze panikowali. Nie wiedzieli oni, że taka łódka, którą płynie Pan Jezus, jest najbezpieczniejsza. Każda inna łódka może zatonąć. Największe cuda techniki mogą zatonąć. Titanic zatonął w czasie być może nadchodzącej wojny. Nawet te bunkry, które bogacze sobie budują, by przeżyć katastrofę, też mogą zostać zasypane. Jedynie łódka Chrystusa to jest ta łódka, która nie zatonie. Nie mamy gwarancji, że będąc na tej łodzi z Panem Jezusem nie zginiemy. Być może umrzemy od przeciwnika, być może stanie się nam coś, ale będąc na łódce, na której jest Pan Jezus i żyjąc według Jego przykazań, na pewno nie zginiemy na wieki. To jest to, co najważniejsze, to jest najważniejsza nauka, którą musimy wyciągnąć z dzisiejszej Ewangelii. Nieraz w historii Kościoła było tak, dziwimy się apostołom, ale wiele było wydarzeń historycznych, w których wydawało się, że Kościół może zniknąć. Święty Karol Boromeusz, wspominany w dniu dzisiejszym, komemorowany w mszy świętej, był biskupem czasów zamętu protestanckiego, kiedy pół Europy odpadło od Kościoła katolickiego. Myśleli, że łódka jest już w takim stanie, że zatonie, że wszystkie grzechy ludzi, Kościoła i tak dalej są na tyle znaczące, że łódź nie ma prawa się utrzymać. Nie wierzyli w to, że owa łódź to jest łódź Chrystusowa, że Kościół to jest Kościół katolicki, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Podpadali oni do wiary i w efekcie te wszystkie sekty protestanckie skończyły bardzo marnie, bo nawet to, co zachowali kiedyś tam w XVI wieku z Pisma Świętego, nawet te resztki prawdy prędzej czy później oni odrzucali. Niemniej jednak oprócz tego zaufania w to, że Kościół nie zginie, trzeba pracować, by nie tylko nie zginął, ale by jak najbardziej się rozwijał, by oświecał ludzkość. Święty Karol Boromeusz, co zrobił, by zwalczać protestantyzm, oprócz odrzucenia fałszywych doktryn protestanckich? Otóż on pracował nad reformą swojej diecezji, a tym, co jest esencją i niejako duszą diecezji, jest duchowieństwo. To duchowni odprawiają msze święte, sprawują sakramenta, głoszą doktrynę, nauczają katechizmu. Dlatego zajął się przede wszystkim reformą kleru, który w epoce poprzedzającej Sobór Trydencki
mocno podupadł, nie było już wiele żarliwości, było wiele niestosownych zachowań i tak dalej, i tak dalej. To jest taka rzecz szczególna, że każda prawdziwa reforma w Kościele oznacza dbałość o kult Boży, jak to Sobór Trydencki zrobił. Oznaczało dbałość o to, by poziom duchowieństwa był jak najlepszy. Po Soborze Trydenckim zaczęto seminaria w naszym znaczeniu rozbudowywać. To są pewne stałe cechy prawdziwej reformy. Reforma, która oznacza zniszczenie Kościoła, zniszczenie ofiary mszy i kapłaństwa, jest deformą, jest antyreformą i pochodzi nie z ducha miłości do Kościoła Świętego, ale z ducha nienawiści do Kościoła. I protestanci pozbyli się kapłaństwa i mszy świętej i większości sakramentów pod fałszywym pozorem reformy i uzdrowienia chrześcijaństwa. Takich reform było zresztą w historii Kościoła wiele. Gdy chociażby święty Norbert się nawrócił, sam nie będąc przykładnym, zajął się przede wszystkim naprawą duchowieństwa. Dlatego między innymi nie zarzucił stanu kanoniczego, dlatego żeby móc tenże stan od wewnątrz reformować. I premonstratenzi norbertanie po to mieli swoje opactwa, gdzie mieli żyć po Bożemu, by móc potem lud nawracać i lud coraz bardziej do Chrystusa przyłączać i nauczać go prawd wiary. Jedną z takich pierwszych powinności norbertanina było Laus Dein Chorum, czyli chwała Boża w chórze. To było takim zadaniem mnichów i zakonników w średniowieczu, by wyśpiewywać Chrystusowi Bogu odpowiednią cześć, by składać należny hołd. To zresztą coś, co każdemu człowiekowi jest, dla każdego jest konieczne. Drugą taką cechą ich było jugum penitencje, czyli to jarzmo pokuty, które oni również podejmowali. Trzecim właśnie zeus animarum, troska o duszę, i to była taka odmiana w stosunku do wcześniejszych monastycznych zakonów, takich jak benedyktyni czy cystersi, którzy bardziej poszukiwali własnej doskonałości życia wewnętrznego, a jeśli głosili kazania na zewnątrz, to raczej na zasadzie wyjątkowej. Czwarta taka cecha norbertanów to cultus eucharisticus, kult eucharystyczny. Święty Norbert zwalczał tanhelmitów w Antwerpii, to była herezja Tanhelma, który zaprzeczał o realnej obecności Pana Jezusa na Świętym Sakramencie, zwalczył ich, stąd też od tej pory był przedstawiany jako wielki czciciel Eucharystii i jako ten, który obronił prawdę wiary obecności Pana Jezusa na Świętym Sakramencie. W Hebdowie koło Krakowa jest w dawnym klasztorze norbertańskim, przed nim stoi figura świętego Norberta, w którym obok jest szereg jego tytułów. Najlepiej zachowany to ten Hic Heresis Ultra, to mściciel herezji. Święty Norbert był nie tylko zwalczał herezję, ale był wręcz mścicielem herezji. Piąta taka cecha to jest cultus Marianus, kult Najświętszej Marii Panny. To cechowało również norbertanów, w przeciwieństwie do starszych zakonów, które tak jak benedyktyni, gdzie oczywiście czczono Najświętszą Marię Pannę, ale nie była ona, ten kult, aż tak bardzo zaznaczony. Święty Norbert był jednym z pierwszych teologów, który na Zachodzie bronił niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wcześniej raczej gdzieś tam w Irlandii i tak dalej ta prawda była broniona. W czasie swojej podróży, pobytu we Francji w listopadzie 1118 roku święty Norbert wygłosił takie sławne kazanie w obronie niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, które się takim echem rozniosło i wzbudziło wiele kontrowersji. Od tamtej pory zaczęła się ta walka o uznanie niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny za prawdę wiary chrześcijańskiej, jako za dogmat, co stało się w wieku dopiero XIX, tak więc 900 lat mija w tym miesiącu, gdy święty Norbert jako pierwszy rozpoczął walkę o ten dogmat. Ale święty Norbert był nie tylko, można powiedzieć, specjalistą od reformy kleru, od
zasad chrześcijańskich, ale również od dobrej chrześcijańskiej polityki, gdy na tronie w Rzymie zasiadł antypapież Pietro Leoni. On nakłonił cesarza, sam był kanclerzem cesarstwa rzymskiego, do interwencji, do najazdu Rzymu, po to, by usunąć antypapieża Leoniego i ustanowić, instalować prawdziwego papieża rzymskiego na tronie świętego Piotra. Można by rzec, że takiego świętego dzisiaj byśmy bardzo potrzebowali, by tych wszystkich pseudopapieży i pseudobiskupów wyrzucać z miejsc, które nieprawnie oni zajmują. Święty Bernard z Clairvaux we Francji i święty Norbert w Niemczech to były takie dwa filary kościoła i papiestwa w owym czasie, którzy to dwaj święci walczyli o to, by kościół papieski rzymski, by jego prawa były szanowane, by skończyć z schizmą owego Leoniego. Mamy wielu świętych jako przykład, polskich, niepolskich, którzy są nam dani jako orędownicy, jako patroni, jako przykłady świętości. I tych świętych naśladujmy w tych czasach, gdy świętość nieomal zagasła, ale całkowicie nigdy nie zagaśnie. Zawsze będą ludzie, którzy poważnie potraktują sprawę wiary, będą dążyć pod przewodem Najświętszej Marii Panny do zbawienia. Prośmy Maryję, by z nas uczyniła wielkich świętych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Królowo wszystkich świętych.